Gdyby kilka lat temu ktoś powiedział mi, że będę uprawiała jiu-jitsu, nie uwierzyłabym. Pierwszy trening? Myślałam, że nie dam rady. Najtrudniejsze było przełamanie bariery przed kontaktem fizycznym i obawy, że inni są więksi, silniejsi. Okazało się, że zasada tu, że zawsze wygrywa, nie obowiązuje na macie. W mojej kategorii wagowej nie ma zawodniczek. Mimo to świętuję małe zwycięstwa. Jiu-jitsu pozwala polubić swoje ciało, nie za to jak wygląda, ale za to, co możesz z nim zrobić. Doskonale porządkuję głowę. Dla mnie najlepszy antystres w zwariowanym świecie. Myślisz, że to sport dla facetów? Fakt. Kobiet na macie jest stosunkowo mało. Za to siostrzane więzi w jiu-jitsu są bezcenne. A jaka jest twoja historia?